Dziękuję bardzo za nominację. Chciałabym przeczytać fragment książki Ewy Grędkiewicz Już zamknięte drzwi. Moja babka była czarownicą. Kiedy szła, byłam pewna, że nie dotyka stopami ziemi, że istnieje jakaś niewidzialna przestrzeń między błotnistym podwórkiem, żużlową ścieżką, miejskim brukiem i jej stopami. Wygięte w łuk krzywe nogi biegły i to jeszcze bardziej przekonywało mnie o braku rzeczywistego kontaktu babki z ziemią. Wpatrywałam się, wyczeszczając oczy i marszcząc nos, żeby zobaczyć, czy istnieje jakieś połączenie, jakaś niewidzialna nić. I nigdy nie udało mi się tego dostrzec. Nawet kiedy dźwigała wielką, starą pelerynę wypełnioną ziołami na wszystkie bóle świata, jej chód był tak samo szybki i lekki. Zioła suszyły się wszędzie. Na szafie, owinięte w stare gazety, uwieszane na strychowych belkach, na werandzie, w kuchni, w szafie leżało bagno na mole, w szufladach lawenda umieszczona w starych babcinych pończochach, w słojach i puszkach w kredensie ususzona lipa, jasnota biała, nagietek, dziurawiec, piołun, głuk, rumianek i tysiące innych ziół, którym babka nadawała własne nazwy. W kącie werandy stała powiązana w peczki pokrzywa na reumatyczne bóle. Babka chłostała nią swoje gołe nogi, wykonując kolejne ewolucje diabelskiego tańca. Czasami i mnie sięgała parząca łodyga. Piszczałam wtedy, a ona śmiała się szalonym, gardłowym śmiechem. O, delikatna hrabianka, pokrzywy niezwyczajna, a ta najlepsza. Ból wyciąga i zabija wszystkie kwasy, jakie w człowieku siedzą. Kto mógł, unikał mojej babki, ale zawsze znalazł do niej drogę w potrzebie. Dzieciaki bały się jej tak, jak grubego Czesia Łapki, który jeździł po miasteczku ze swym małym wózeczkiem. Biegaliśmy za nim, krzycząc: głupi Czechu, debil, sucha łapa. Moja babka, widząc te dziecięce podchody, krzyczała jakimś nieludzkim głosem: nogi z dupy wam powyrywa, a ja mu pomogę. Byłam pewna, że babka miała z nim jakąś tajemną spółkę, tak jak z niemieckimi wiedźmami, które mieszkały niedaleko i nazywały się Frau. Mieszkały w małych domkach z czerwonej cegły i miały chyba po 100 lat. To niemieckie wdowy nie chciały wracać po wojnie w swoje strony, bo nikomu nie były już potrzebne. Zresztą tutaj, w naszym niemiecko-polskim miasteczku, to one przecież bardziej niż my były u siebie. Nad rzeką stał ich niemiecki zamek, na rynku małym i dużym kamienice. Codziennie idąc do szkoły nakładałam drogi, żeby przejść koło małych czerwonych domków. Sprawdzałam, czy przypadkiem przez uchylone okno nie zobaczę mojej babki czarownicy siedzącej z nimi przy jednym stole, posilającej się sznekę z glansem i popijającej czarną niczym smoła dobrzynkę. Wprawdzie jeszcze przed chwilą zakładała mi na plecy ciężki tornister, ale przecież wiedźmy mają swoje sposoby. Dziękuję i zapraszam do czytania panią Marzennę Rzymek.